O, widzowie! Jezu, 50 minut materiału. Po fenomenalnym icebergu Todda Howarda dostajemy Steam Iceberg. 5 godzin temu wrzucone, widzowie. Ciekawe, czy już to zdążyłem obejrzeć, nie? Rynek PC-towy różni się od konsolowego w znacznym stopniu. Zamiast jednej platformy do kupowania gier, teoretycznie mamy kilka i gracze nie są uzależnieni od humorów jednego wydawcy. W praktyce bardzo dobrze. Zupełnie inaczej. Ja jestem na przykład gigafanem nieposiadania przez jedną firmę monopolu w grach komputerowych. Nie ma nic lepszego dla nas z pozycji widza niż występowanie Epika. Problem w Epiku jest taki, że odpalenie gry na Epiku trwa serię 10 minut. Wyszło ostatnio demo Prince of Persia. Od momentu kliknięcia i ściągnięcia gry, od momentu kliknięcia graj w grę, minęło 10 minut, aż gra się włączyła. Bo jeszcze przychodziło to przez dodatkowy launcher. No niestety. Słuchajcie, monopol jest dobry dla monopolisty i istnienie innych platform jest super dla nas. Niestety problem jest taki, że te inne platformy w ogóle nie działają, przez co chcemy finalnie korzystać ze Steama. No jedyną alternatywą do Steama obecnie jest GOG, który daje radę po prostu. Bo przez lata praktycznie monopolistą na rynku był Steam. Powoli stara się z nim walczyć Epic, ale jeszcze jest na dalekiej drodze, by jakkolwiek zagrozić platformie Valve, która na rynku dostępna jest ponad 20 lat. W tym czasie pojawiło się wiele ciekawych wątków i kontrowersji, które poruszymy w dzisiejszym materiale. Zapraszam. O kurde. Ostatnio była na przykład kontrowersja z niewycofaniem się z rosyjskiego rynku po Steama. Ale nie pamiętam, jakie były. Pokaż, Gabe Newell, Steam Trading Card, Steam Sailor, Valve Can't Count to 3, Rap, 3 Left 4 Dead. Faktycznie był kiedyś za darmo Left 4 Dead. Gry nie są twoje, Family Sharing, Vagbany, Steam vs. Epic, ty dobra, stary, nie wiem. Iceberga o Steamie nie da się rozpocząć inaczej niż od postaci amerykańskiego współzałożyciela i dyrektora Valve Software, Gabe Newell. Znanego pod pseudonimem Gaben. Urodził się on 3 listopada 1962 roku w Colorado. Uczęszczał na studia na Harvardzie, ale porzucił je, by dołączyć do Microsoftu, gdzie pracował nad pierwszymi wersjami Windowsa. Tak, jest kolejnym przykładem osoby, która nie ukończyła studiów i osiągnęła ogromny sukces. W 1996 roku opuścił Microsoft wraz z Mike'em Harringtonem i wspólnie założyli Valve. Ja się tak bałem tego intra, jak był dzieciakiem. Sławę przyniosła im już ich pierwsza gra, czyli wydane 2 lata później Half-Life. Mike Harrington opuścił Valve w roku 2000, a Gaben skupił się na rozwoju platformy Steam, czyli platformy mającej na celu umożliwienie cyfrowej dystrybucji gier. Valve w tym czasie budowało Half-Life 2 na nieograniczonym budżecie, ponieważ Gaben powiedział swoim pracownikom, że w razie czego sam ufunduje jej produkcję. W 2011 roku kontrolował około 60% rynku PC-towego. Były to czasy, w których inni producenci również próbowali swoich launcherów. EA miał Origin, Ubisoft Uplaya. Chłopie, Bethesda nawet miała swój launcher, wy to pamiętacie? Blizzard, Battle.neta, a pewnie jeszcze coś by się znalazło. Na konferencji w 2011 roku... Bethesda miała swój launcher, bo pamiętam ich karcianka była na ich launcherze. Nie pamiętam, jak on się nazywał. To był po prostu jakiś Bethesda launcher? Albo ja w ich karcianki kiedyś swego czasu grałem. Gaben powiedział, że inspiracją dla Steama było piractwo, które było zwyczajnie wygodne. Chciał wyjść im naprzeciw i przedstawić opcję łatwego dostępu do legalnych gier i jako przykład podał sukces w Rosji, w której to piractwo było ogromnym problemem. Obecnie uznawany jest za jednego z najbogatszych ludzi w Stanach Zjednoczonych i najbogatszą osobę w branży gier wideo. Jego majątek w 2021 roku szacowany był na kwotę 3,9 miliarda dolarów. O chłopie. Karty kolekcjonerskie Steam to nic innego jak karty, które otrzymujemy za granie w daną grę. Zbierając cały zestaw można stworzyć od... Są chyba programy, które odpalają grę odpowiednio czasowo, żeby farmić te karty, nie? Wiadomo, to jest nielegalne, ale chyba ludzie to w taki sposób hakowali. I uzyskać przedmioty, dzięki którym można będzie ładnie ozdobić swój profil. Wprowadzone zostały w 2013 roku i stały się standardem na Steamie, będąc obecnym w praktycznie każdej większej grze i wielu indykach. Gracze wydropić mogą połowę z wymaganej kolekcji. Resztę muszą zdobyć, czy to poprzez wymianę z innymi, czy też ich zakup na rynku Steam. Wymienianie się jest bardziej opłacalne, ponieważ w transakcjach Valve pobiera drobną... Ej, po co są te karty?
Serio. Po co one są? Ja je zawsze sprzedaję. Raz na rok siądę i sprzedam 500 kart i wyciągnę z tego 3 złote. I dłużej to wystawiam, niż faktycznie jest opłacalnego zarobku, jakby to przeliczyć na roboczo godziny. Ale siedzę i wystawiam jak debil. Satysfakcjonuje mnie to. Prowizja od każdej sprzedaży. Dzięki kartom możemy dostać tematyczne tła profilu czy emotikony. Pozwalają one również na levelowanie naszego profilu, co pozwala na wyróżnianie się na tle innych znajomych czy dorzucanie różnych gablot, pozwalających na lepsze spersonalizowanie profilu. Wyróżnienie w ogóle mnie to nie interesuje nigdy. Albo ciekawych screenów. Każdą odznakę z gier można rozwinąć maksymalnie do 5 poziomu. Poza tym istnieją również odznaki sezonowe dotyczące wyprzedaży letniej i zimowej. Na nich otrzymujemy wykonywanie różnych zadań przygotowanych przez Valve. Wydaje się to zbędnym dodatkiem, ale jednak pozwala to w jakiś sposób spersonalizować swój profil i sprawić, że będziecie chciało kupić daną grę właśnie na Steamie. No bo co z tego, że najwięcej czasu w ubiegłej dekadzie spędziłem w Battlefieldach, skoro kompletnie nie mogłem ich wyróżnić na Steamie, bo miałem je na Originie. Niby drobnostka, ale jednak ma swój urok. Zdecydowaną rewolucją... Nawet podsumowania same Steama, jakie są zajebiste, nie? ...na rynku gier cyfrowych było wprowadzenie wyprzedaży na Steamie. Oczywiście, wyprzedaże gier miały już miejsce wcześniej w stacjonarnych sklepach, ale to te cyfrowe zrewolucjonizowały rynek. No, Steam sobie jest takim eventem teraz. Można było mieć lepszy dostęp do gier, niż kiedykolwiek by się tak... Dużo gier ma teraz takie ceny, że ich się nawet nie opłaca piracić po prostu. To jest nieopłacalne czasowo. Szukać tego, ściągać, instalować jakieś kraki. Kurwa. Też mało kto się zajmuje chyba piraceniem gier, bo... No nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach można grać w gry komputerowe za totalny bezcen. Wystarczy sobie na przykład wejść do linku w opisie, zobaczyć jakie są kurwa ceny na instant gaming, nie? No widzowie, przecież to jest taka beka. Wchodzisz sobie na ceny gier i nagle się stary okazuje, że masz gry po dosłownie 5 zł, no nie? To jest niesamowite, naprawdę. To jest totalnie niesamowite. I masz takiego Kersa, stary. $2 kosztuje, sorry, 2 euro, no nie? No, chopie, jest zbyt dużo dostępu do tanich gier. Patrz, dostaj sobie PC, Steam, no nie? Jaką widzowie grę sprawdzić? Gothic, stary. Gothic najważniejszy. Po co ściągać Gothica skądś? Jak... Gdzie jest Gothic Trilogy? Jak Gothic kosztuje 4 zł, stary. 1 euro. I to jest Gothic 1, 2 i 3. No to płacisz średnio 1,50 zł za jedną część Gothica. No to Kingdom Come, stary. Kingdom Come. Dużo gadam. Kingdom Come. Kingdom Come kosztuje 4,60 euro. Na złotówkę, jakbym to zmienił. Komu się chce babrać? Wciąganie gier, jakieś krakowanie, gra kosztuje 20 zł. I essa. No, powiedzcie mi. Kotor. Kotor. Jak pisze Kotor będzie. Kotor kosztuje 6 zł, nie? No to dajcie spokój, przecież to jest... Wiadomo, że to są stare gry, ale kurwa, te stare gry były lepsze, no nie kosztują tyle gry na premierę. No ale granie na PC-cie obecnie jest giga tanie. Naprawdę. To jest niesamowite. Tego spodziewano. Nagle nie trzeba było już iść specjalnie do sklepu, by kupić drogie pudło z grą, bo można było dużo szybciej kupić grę po niższej cenie na launcherze. Wpływ Steama na rynek gier cyfrowych był tak ogromny, że pudełka na PC-tach praktycznie wymarły. A gracze przestali kupować gry w pełnych cenach, wiedząc, że niedługo tytuły te będą przeceniane. Stało się to nawet problem. Ja pamiętam, kiedyś zbierałem pudełka gier. Ja do dzisiaj mam bardzo dużo pudełek gier, no, z początku lat 2000. Ale, no, obecnie nic nigdy. Wiecie, co ostatnio kupiłem w pudełku? Zelda Breath of the Wild. Kupiłem w pudełku Pokémony Sword and Shield. I kupiłem w pudełku Sekiro. Ale nie... Kurwa, nie wiem, czy mam to pudełko z Sekiro. Nie mogę go znaleźć. Totalnie nie mam pojęcia, co się z nim stało, nie? Dla branży. Ostatnio szukałem i go nie ma. Jest wyłącznie na promocjach i mało kto skupia się już na zakup po pełnej cenie. Niektórzy więc zawyżają ceny swoich gier, by sprzedawać je po regularnej cenie promocyjnej. Inni natomiast w ogóle nie przeceniają swoich gier,
chcąc przyzwyczaić graczy do tego, że nie ma sensu przyczekać na niższą cenę tej produkcji. Robi tak Factorio i to jest straszne kurestwo, bo jeszcze jakby trzymali tą samą cenę, to rozumiem. Tylko, że Factorio co kwartał zwiększa cenę produktu o 20 zł. Factorio jest coraz droższy, kurwa. Ono teraz chyba kosztuje 140 zł. I to już jest w drugą stronę przyginka. Ja rozumiem ich ideę stojącą za tym, że naszą grę możesz kupić zawsze, ponieważ ona nigdy nie będzie na promocji, ona nigdy nie będzie tańsza, więc chcemy dać ci tą świadomość, to chcemy dać ci to bezpieczeństwo. A, już 160 kosztuje. A, to ja ostatnio sprawdzałem, kosztowało 140. Tylko, że oni cały czas zwiększają, kurwa, cenę tego tytułu. No, to już jest totalnie do dupy, nie? No, to robią ci FOMO. Jak teraz nie kupisz Factorio, to ono będzie jeszcze droższe. Factorio to jest dobra gra z aktualizacjami, za które płacisz. Wydaje mi się, że lepiej by było, ja na przykład... Mi by wystarczyło na początku zagrać podstawową wersję Factorio i wolałbym wtedy potem ewentualnie do niej dokupić DLC-ka za 20 zł. Bo jak chcę sprawdzić grę, to nie muszę sprawdzić gry z całym najnowszym contentem, który do niej wyszedł, którego jest duża szansa, że nawet ja osobiście nigdy nie skonsumuję. Przykładami mogą być tutaj RimWorld i Factorio. Obecnie takie rozdarze to już standard. Pre-watch, no i chuj, oglądałem. Istnieją nawet strony, które podsumowują oferty różnych sklepów cyfrowych, by darować grę jak najtaniej, bo promocji jest tyle, że nie da się już w nich wszystkich odnaleźć samemu. Mimo wszystko to te Steamowe są najbardziej popularne, a już standardem stały się problemy techniczne, towarzyszące początkom wyprzedaży, spowodowane przeciążeniami serwerów. Punkt mem. Dotyczący tego, że Valve nie potrafi liczyć do 3. Dotyczy to oczywiście faktu, że żadna z gier Valve nie ma numerka 3, co jest o tyle zastanawiające, że wiele z ich gier stało się absolutnymi klasykami. Oczywistym przykładem jest tutaj Half-Life 2, ale i... Mi się wydaje, że Half-Life 3 nigdy nie wyjdzie. Serio, nigdy. Inne głośne gry Valve to Portal 2, Team Fortress... A wiecie, że generalnie kiedyś się dużo mówiło o tym, że... Tryb pracy w Valve działa w taki sposób, że oni nie mają żadnego działu ani żadnej funkcji, która jest odpowiedzialna za monitorowanie pracowników i optymalizację ich czasu. Podobno w Valve przychodzisz i jak sobie popracujesz, to sobie popracujesz, jak sobie nie popracujesz, to sobie nie popracujesz. Że ogół działania ich wewnętrznego w firmie jest zrobiony wokół tego, że oni nie mają żadnego systemu zmuszającego pracownika do pracy i nie mają żadnych wymagań odnośnie tego, co masz robić. I podobno dużo ludzi mówi, że właśnie dlatego tam się nic nie dzieje konkretnego, bo oni dosłownie drukują pieniądze, będąc tak ogromną firmą. No bo to, co robi Valve, czyli branie 30% od każdej sprzedanej gry, to jest jak drukowanie pieniędzy. I oni nie mają... Żadnego systemu optymalizacji czasu pracownika. Jesteście w stanie sobie wyobrazić coś takiego? Tam czasem sobie przyjdziesz do pracy i nic nie zrobisz. Jelo, i nikt ci nic nie powie. Left 4 Dead 2 czy Counter-Strike. Half-Life 3 wyczekiwany jest od wielu lat i pewnie ze względu na ogromne oczekiwania graczy nigdy nie powstanie, ale Valve niedawno odświeżyło markę za sprawą genialnego Half-Life Alyx, stworzonego na gogle wirtualnej rzeczywistości. Inne serie też długo czekają na kontynuację. Team Fortress 2 i Portal 2 powstały w 2007 roku, a Left 4 Dead 2 w 2009 roku. Valve po drodze próbowało swoich sił z różnymi innymi tytułami, ale poza Counter-Strike Global Offensive i Half-Life Alyx nie osiągnęły one większych sukcesów. No teraz jest ten nowy CS, no nie? Ale ten nowy CS jest podobno strasznie do dupy. Cofało się z rynku gier, a szkoda, bo ich produkcje mają sobie sporo uroku i bez wątpienia byłyby jednym z najgłośniejszych premier w danym roku. Rep to skrót od reputacji, wchodząc na czyjeś profile, szczególnie osób, które spędziły mnóstwo czasu w grach z rozwiniętą obecnością. Najlepsze jest, jak grasz na Steamie w Dotę, w teamie masz jakiegoś totalnego cymbała, toksyka, chłopy, co fiduje, wchodzisz na jego profil, a tam 10 stron wyzwisk w jego stronę, nie? I sobie myślisz, okej, nie jestem pierwszy, nie? Nością na rynku Steama, jak Team Fortress 2 albo Counter-Strike, znaleźć można komentarze plus rep albo minus rep. Aby zrozumieć ich historię, należy cofnąć się aż do 2009 roku, kiedy to do Team Fortress 2 weszła aktualizacja zwana Sniper vs. Spy, która wprowadziła system dropów, przedmiotów oraz czapki. Było to w czasach, w których na Steamie nie było jeszcze ekwipunku,
czy rynku, więc handel między użytkownikami na zasadach, jakie znamy dziś, był niemożliwy. W 2010 roku weszła aktualizacja zwana Mankonomi, która dodała w grze sklep Manco, portfel Steam, system mikrotransakcji w grze i handel przedmiotami. Ceny na sklepie były jednak wysokie i gracze nie chcieli tam kupować. Tam, gdzie był popyt, była też podaż i znalazło się wiele osób, które chciały sprzedawać swoje przedmioty. Gracze udali się na PayPala i za jego pomocą sprzedawali swoje przedmioty. Nie było jednak żadnego sposobu na weryfikację takich osób i wtedy użytkownicy wpadli na pomysł, by pisać w komentarzach na profilu PlusRep jako pozytywny komentarz do transakcji i MinusRep jako negatywny. Problem z tym był taki, że każdy użytkownik mógł i tak usuwać komentarze na swoim profilu. Powstawały nawet strony. To pozdro. Ktoś ci dał minus rep, usuwałeś i do przodu. To miało pomagać w weryfikacji takich osób, a najbardziej znaną z nich była SteamRep. Obecnie prawie wszystko robi się za pomocą rynku Steama, ale wiemy, że czasami nadal dokonuje się transakcji z pieniędzmi z zewnątrz. Przykładem tego mogą być chociażby skiny w CS-ie, a przede wszystkim skiny na noże, które to mają najwyższe ceny. Obecnie rozdawanie gier za darmo nie jest niczym zaskakującym. Przez działanie Epica stało się to wręcz standardem w branży. Jednak w 2013 roku było to nadal działanie rzadkie, szczególnie na PC-tach. W historii Steama bardzo ważnym dniem był 25 grudnia 2013 roku, kiedy to powstało wiele nowych kont. To właśnie wtedy Valve udostępniło Left 4 Dead 2 do dodania... Ja wtedy też odebrałem Left 4 Dead, a wy? Oj, to było bardzo dużo informacji w sieci o tym, pamiętacie to? Siema Janek. Za darmo do swoich bibliotek na stałe. Był to ogromny przypływ nie tylko graczy, ale też klientów, którzy pozostając na Steamie zaczęli kupować kolejne gry. Był to okres rozkwitu Steama, gdzie miał już ugruntowaną pozycję na rynku, ale nadal było dużo graczy, którzy woleli piractwo obok kupowania wyłącznie takich gier, które nie wymagały zakładania kont na platformach. Do gry dodano specjalne osiągnięcie zwane Duch Teraźniejszych Świąt, które nagradzało weteranów, którzy pomagali nowym graczom ukończyć kampanię. Steam to nie tylko launcher. To cały ekosystem urządzeń, którymi Valve próbowało wywrzeć jeszcze większy wpływ na rynek pecetowy. Znamy doskonale Steam Decka, który na rynku pojawił się w lutym 2022 roku. Wyśmiewany i skazywany na porażkę z dominującym na rynku Switchem, okazał się być ciekawą alternatywą dla konsoli Nintendo. Jego pozycja na rynku jest ugruntowana i ze sprawą sukcesu Steam Decka inni producenci również wpadli na pomysł stworzenia mocniejszych konsol przenośnych. Niedawno ogłoszono też odświeżone modele z ekranem OLED, tak więc Valve udało się w końcu trafić w dziesiątkę. A co było wcześniej? Gaben nigdy nie lubił konsol. W 2013 roku, Valve próbował wydać swoje gry na PlayStation 3, był ten i kontroler. Że proces produkcyjny na PlayStation 3 był stratą czasu dla każdego pracownika. 3 lata później na scenie Sony podczas konferencji na E3 przyznał się wtedy do przesadnej krytyki, ale podjął pod dyskusję temat otwartej natury PlayStation 3. To stało się również Microsoftowi, gdzie Gaben krytykował usługę Xbox Live, którą określił jako wrak pociągu. Krytykował również Windowsa 8, nazywając go niebezpieczeństwem dla otwartej natury PC. Ty niezu, Gaben Ludolog! W tym roku na Linuxconie Newell określił Linuxa oraz projekty open source jako przyszłość gamingu. Dlatego tego samego roku Valve zapowiedziało Steam Machines. Były to małe gamingowe pecety zaprojektowane pod telewizory, które działały na autorskim Steam OS. Najwięksi producenci jak iBuyPower, Alienware, CyberPower PC czy nawet Gigabyte tworzyli swoje konsole, a ich ceny wahały się od $499 aż do 5000. Było to duże przedsięwzięcie, a być może wielu z was o nim nie słyszało. W 2013 roku wyszły już konsole 7 generacji, które to poza prostym odpaleniem gier oferowały również dostęp do platform społecznościowych, usług streamingowych czy przeglądarki internetowej. Dla kontrastu, Steam Machines obsługiwał jedynie odpalanie gier i używanie przeglądarki. Nie było tam dostępu do plików czy integracji z usługami streamingowymi. Ostatecznie, w listopadzie 2015 roku Falcon Northwest i Origin PC wycofały się z pomysłu z powodu ograniczeń związanych ze Steam OS. 7 miesięcy po premierze Steam Machines zostały zakupione w nakładzie nieprzekraczającym 500 000 sztuk. Do końca 2016 roku większość producentów zrezygnowała z dalszej produkcji tych maszyn. W 2018 roku Valve usunęło powiązanie ze Steam Machines na Steamie. Razem ze Steam Machines Valve zapowiedziało również Steam Linka, który był jedną z pierwszych platform pozwalających na uruchamianie gier za pomocą Steam Link streamingu. Jest genialny.
działa jednak na dużo bardziej ograniczonej zasadzie niż to, co obecnie oferuje GeForce Now czy xCloud. Steam Link działa na zasadzie steamowania gry z własnego komputera, podobnie jak Remote Play, chociażby na konsolach PlayStation. Projekt ten został wstrzymany w 2018 roku, jednak Steam Link przetrwał w innej formie. Został przemianowany na aplikację mobilną, która umożliwia streamowanie gier na urządzenie mobilne lub na Smart TV. Pozwala również na funkcję Remote Play Together, która umożliwia streamowanie gry do ogrywania naszym znajomym na Steamie. Do korzystania z obu tych platform niezbędny był kontroler. Valve przygotowało więc swojego Steam kontrolera, który wyróżniał się dotykowym panelem zamiast drugiego analoga, co miało imitować myszkę. Pad ten nie cieszył się tak wielkim uznaniem jak te od Sony czy Microsoftu, ale jednak znalazł swoją niszę, która była zadowolona z jego korzystania. Sam zresztą do tej grupy należałem. Może nie nadawało się do wszystkich gier. Ja słyszałem, że ten pad był fajny do korzystania na telewizorze zamiast myszki. To słyszałem o tym Steam kontrolerze. Ale zdecydowanie lepiej radził sobie w różnego typu strategiach niż standardowy dwuanalogowy pad. Niestety w 2019 roku zakończono produkcję tych kontrolerów i pozostał jedynie rynek wtórny. Było też trochę anulowanych projektów, ale to te najważniejsze i wydane. O Valve Index nie zapomniałem, ale znalazł się na niższej warstwie, więc do tematu wrócimy później. Granie we wtorek koło północy na Steamie może być uciążliwe. Wtedy bowiem na Steamie trwa przerwa techniczna, mająca na celu zrezerwowanie usługi i ewentualne wgranie poprawek. Mechanizm ten pozwala na pozbycie się niepotrzebnych danych, którymi mogą być obciążone serwery. Prace te mają miejsce w nocy z wtorku na środę, zaczynają się koło północy i trwają około godzinę. W tym czasie doświadczyć możemy rozłączenia się z serwerami Steam, problemów z ponownym połączeniem, a w przypadku sesji multiplayer w grach opierających się o API Steama, z rozłączeniem z serwerami gry. Termin ten jest stały od wielu lat i ci bardziej świadomi użytkownicy Steama są już raczej świadomi tego, by nie umawiać się na wspólne granie w tej godzinie. Wydawać by się mogło, że potencjalnie istnieją sensowniejsze godziny prac konserwacyjnych, ale należy wziąć pod uwagę, że Steam to platforma globalna i zawsze ktoś na świecie byłby poszkodowany przez te przerwy. W punkcie o kartach kolekcjonerskich wspomniałem o levelowaniu profilu. Będąc aktywnym, biorąc udział w różnych wydarzeniach Steama, czy kolekcjonując po prostu tytuły z ogrywanych gier, można spotkać użytkowników, którzy wbili kilkadziesiąt poziomów. A czy zastanawialiście się kiedyś, kto znajduje się na szczycie tej listy? Ten tytuł należy do użytkownika Stack, który to ma 5001 poziom. Aby tego dokonać, potrzebował 6503 oznaki. Co ciekawe, od 2019 roku znacząco spadło tempo wytwarzania odznak i Stack zajmował się... Ty jesteś influencerem na Steamie, nawet nie wiedziałem, że coś takiego... Ty ma grupę, gdzie rozdaje gry, gdzie ma 258 tysięcy członków. ...się w większości tylko ogarnianiem nagród za sprzedaże czy podsumowania roku. Stack zresztą był też bardzo aktywnym graczem. Spędził ponad 8 tysięcy godzin w CS-ie, ponad 4 tysiące w APB Reloaded, 2400 w Z1 Battle Royale, 1400 w New World i podobną ilość godzin w Elder Scrolls Online. Do tego dochodzi też szereg innych gier, no bo jak się można spodziewać, ma ich sporo, bo łącznie 4679. W tej chwili drugie miejsce w rankingu zajmuje użytkownik Magik, którego profil znajduje się na 3924 poziomie. Najpopularniejszy argument obrońców pudełkowych wersji gier, czyli fakt, że w przeciwieństwie do pudełkowych wersji, te na Steamie praktycznie nie należą do nas. Mówi o tym regulamin platformy, w którym napisane jest, że konsument jedynie zdobywa licencję na dostęp do danego tytułu, która może być mu zabrana, jeśli będą istnieć ku temu podstawy. Najczęściej spotykane powody to wątpliwe źródło płatności, często spotykane kupując gry na wątpliwych e-shopach, przez które tytuły... Wyobrażacie sobie, widzowie, sytuację, w której Steam pada i tracicie te wszystkie gry? Chłopie. Są dezaktywowane. Zdarza się też, dom że wydawca po prostu dezaktywuje dostęp do danej gry bez powodu. Trzeba zrobić taką, jak jest cała kultura preppersów, nie? O właśnie, Bonkol, patrz, odezwał się preppers. Jak są ludzie, którzy mają schrony i tam mają jedzenie na 2 lata i puszki jakieś, jakieś fasole, chłopie, kaszę i wodę w tym w tanku przygotowaną, 1000 litrów wody, to Bonkol jest takim preppersem. Ma arkę ludologa i ma dlatego gry w pudełkach. Jak Steama nie będzie i wam zabraknie Steama, to Bonkol będzie miał gry w pudełkach. Grapersi, no.
To praktycznie standardem na prawie każdej platformie. Prawie każdej, bo wyjątkiem jest tutaj nasz lokalny GOG, u którego rzeczywiście jesteśmy właścicielami posiadanych tam gier i możemy z nimi robić, co tylko chcemy. Czyli na przykład zgrać sobie na płytę, by mieć tam kopię gry, w razie gdyby coś się działo z platformą. Oczywiście nie jest to fajne rozwiązanie dla konsumenta, poprzez to rynek używek na PC-tach jest praktycznie martwy. W przeciwieństwie do konsol, gdzie ma się bardzo dobrze. Sony i Microsoft zapewne chciałyby ten proceder ukrócić, ale przy premierze poprzedniej generacji konsumenci mocno się temu podstawili, kiedy to Microsoft chciał prowadzić taką blokadę przy Xbox One. Powoli jednak społeczeństwo samo od tego odchodzi, ponieważ coraz to popularniejsze, czy to w PC-tach, czy w konsolach, staje się brak napędu w celu oszczędzania kosztów, ponieważ i tak ostatecznie całą grę trzeba pobierać z serwerów. Użytkownicy konsol bronią kupowania pudełek, mówiąc, że w razie jakby serwery padły, to z grami cyfrowymi nic byśmy nie zrobili, ale prawdę mówiąc, pudełkowymi i tak wiele byśmy nie zdziałali. W dzisiejszych czasach standardem jest 1 000 000 łatek naprawiających różne błędy, czy rozwijających produkcję, a przy braku serwerów do ich pobrania niemożliwym byłoby ich odpalenie. O ile więc gry cyfrowe do nas nie należą, tak wątpliwym dla mnie jest, by kupienie gry w pudełku coś w tej kwestii zmieniało. Aplikacja Steama na PC-tach działa znakomicie. Jest to zdecydowanie najprzyjemniejszy launcher na rynku i nie zapowiada się na to, by ta sytuacja się zmieniła. Zupełnie inaczej wygląda sprawa na rynku mobilnym, gdzie Valve nie potrafi dostarczyć swojej sensownej aplikacji. W tej chwili chodząc na App Store, znajdę trzy aplikacje Steama. Pierwsza to Steam Mobile, czyli platforma sklepu. Mogę przeglądać oferty sklepu, czytać posty dyskusyjne, czy też ogłoszenia twórców, a także przede wszystkim używać SteamGuarda, będącego zabezpieczeniem przed nieuprawnionym logowaniem. Jeśli jednak chciałbym sprawdzić listę znajomych lub też do kogoś napisać, to udać się muszę na drugą platformę, czyli Steam Chat, stworzoną wyłącznie do kontaktu ze znajomymi. A jeżeli chciałbym odpalić grę w chmurze, to pobrać muszę aplikację omawianego wcześniej Steam Linka. O ile umieszczanie strumieniowania w osobnej aplikacji można by jeszcze zrozumieć, to rozdzielanie sklepu z listą znajomych jest absurdalne. Absurdalne jest też sprawdzanie profilu znajomego, ponieważ takiej funkcji nie ma wbudowanej i apka przenosi nas na stronę internetową Steama. Dramat. Jedną z lepszych prokonsumenckich funkcji wprowadzonych przez Valve jest Family Sharing. Pozwala on na udostępnianie swojej biblioteki gier członkom tego korzystam. Rodziny. A wiecie co jest najlepsze? Że nie jesteśmy rodziną, nie? Więc nikt tego nie sprawdza. Nie trzeba wysyłać zdjęć dowodów. Tak, aby na przykład rodzeństwo mogło się dzielić daną grą. Oczywiście działa to też poza domem i możliwe jest dzielenie biblioteki ze znajomymi mieszkającymi po drugiej stronie kraju. Jest tu jednak kilka ograniczeń. Możemy udostępnić grę Ej, a jak szerujesz, jak masz family sharing z dziewczyną zrobiony, no nie? Na Steamie? I potem z nią seks uprawiasz, to w takim razie dochodzi do kazirodztwa? Normalnie 5 osobom. Dodatkowo grać można tylko wtedy, kiedy oryginalny posiadacz gry nie gra w żaden tytuł przypisany do konta. Na przykład, kiedy gram Skyrima, to znajomy nie będzie mógł odpalić sobie Baldura. Natomiast gdybym grał w Apexa, który jest free to play, to mógłby bez problemu. Kolejne, że nie wszyscy wydawcy udostępniają swoje gry w family sharingu. Dotyczy to głównie tytułów multiplayer, w których to istnieją obawy o nadużywanie tej funkcji w celu cheatowania czy też trollowania. Ogrywane gry nie zapisują postępów na profilu, czyli nie widzimy, że dany znajomy spędził x czasu w grze, ponieważ Steam pokazuje tylko znajomych, dany tytuł zakupili. Jeśli jednak zakupi on grę, to Steam zaktualizuje czas spędzony przy tej produkcji. Ciekawie wygląda sprawa, gdy pożyczamy bibliotekę od kilku osób i wszystkie posiadają dany tytuł. Logika podpowiada, że jeśli jeden znajomy coś gra, a drugi nie, to mógłbym pożyczyć grę od drugiego znajomego i w nią grać, prawda? Nic bardziej mylnego. Steam zapamiętuje pierwszego znajomego, który jego bibliotekę nam udostępniono i tylko od niego możemy ten tytuł pożyczać. Dopiero wycofanie uprawnień pozwoli na pożyczenie tej gry od kolejnego znajomego. Oj, to do dupy. Ale jakby tak było, to ludzie by sobie robili taki Steam sharing, żeby połowa osób w ogóle nie potrzebowała kupowania gier. Byście sobie w pięciu znajomych kupowali tytuły, no nie? To byście się tak tym dzielili. To nie dziwię się, że to tak działa. To jest celowo zaplanowane, żeby... No, to straszny tasiemiec by się robił. Dosłownie jak Netflixem by się ludzie dzielili, nie? Zapewne słyszeliście o znajomych, którzy bardzo dużo podróżują, głównie do Turcji i Argentyny, by zakupić taniej gry. Nie dotyczy to tylko Steama, bo taniej można kupić tam też produkcje na inne platformy. Związane jest to z gospodarką tych państw oraz faktem, że często konieczne jest dostosowywanie ceny produktu pod kraj, w którym wydawca chce sprzedawać tytuł, bo zbyt wysoka cena zwyczajnie zniechęci kupujących. Dzięki korzystaniu z VPN-ów możliwe było kupowanie takich gier, będąc obywatelami bogatszych państw, co znacząco obniżało ich cenę.
Jednak w zeszłym roku Valve ogłosiło rekomendacje co do sugerowanych cen gier pod konkretne waluty. Oberwało się w większości regionów, ale najbardziej ucierpiały właśnie Turcja i Argentyna, u których rekomendowane ceny gier wzrosły o ponad 400%. Ucierpiała tutaj też Polska, której to nasze ceny wzrosły o 28%. Trudno wygadać Valve za takie działania, ponieważ tracili na tym wszyscy poza konsumentami. Valve zbierało mniejsze prowizje, a wydawcy zarabiali mniej na sprzedaży. Pośrednio obrywali też konsumenci, bo przez to wskaźniki sprzedaży z danego kraju były niższe. Polski oddział Xboxa często mówił o tym, że wina za brak polskich lokalizacji gier leży w graczach, kupujących gry na zagranicznych regionach, przez to słupki sprzedaży w Polsce nie rosły tak bardzo, jak przewidywano. Z drugiej strony, wielu kupowało gry w tańszych regionach, ponieważ te nie posiadały polskich lokalizacji, więc powstaje takie błędne koło. Faktem jednak jest, że stawianie nam takich samych cen jak bogatszym krajom brzmi trochę śmiesznie i w tej chwili polski złoty jest jedną z najdroższych walut w Europie na Steam. Na szczęście nadal istnieją zewnętrzne sklepy, o których można... najdroższych walut, w sensie w przeliczeniu, nie? Na jakieś robocze godziny. Kupować gry trochę taniej. Pewnym rozwiązaniem byłoby tutaj wprowadzenie regionalizacji kluczy do gier, co kiedyś już miało miejsce. W skrócie, klucz polski mógłby być aktywowany tylko w regionie polskim. Stosowało to chociażby Electronic Arts, który przy Battlefieldzie 3 i 4 w polskiej wersji gry nie dawało nawet opcji aktywacji języka angielskiego. Były tylko język polski i rosyjski. Jeśli chciało się aktywować inne języki, to trzeba było prosić kogoś z supportu, by zmienił wersję gry lub ręcznie zmienić pliki. Jeśli podacie argument, że u was działa, to znaczy, że macie po prostu europejską wersję gry. Jak Starfield kosztował więcej w Polsce niż w Niemczech? Co wy gadacie? Przelicznik waluty był tak źle zrobiony, że Starfield w Polsce był droższy niż w Niemczech? Co wy gadacie? Nie wierzę w to. Na Steamie podobnych przypadków znajdzie się kilka. Na przykład być może wielu z was przy Falloutie New Vegas posiada dopisek rule, sugerujący region, do którego jest przypisany. O wojnie Steama z Epiciem można by gadać tyle, co trwa ten iceberg, więc postaram się skrócić ten temat tak bardzo, jak to tylko możliwe, zachowując przy tym najważniejsze szczegóły. Przez wiele lat Epic Games było zwykłym producentem gier, które były demem technologicznym do ich autorskiego silnika, Unreal Engine, na którego piątej edycji powstaje obecnie wiele dużych gier, jak chociażby nadchodząca trylogia Wiedźmina. Epic zarabiał sporo na silniku, ale prawdziwy zastrzyk gotówki przyszedł dopiero wtedy, gdy wybuchła popularność Fortnite'a. W to darmowe Battle Royale zaczęły grać miliony graczy na całym świecie, a niezwykłą popularnością zaczęły się cieszyć kolejne kolaby z różnymi markami, których sprzedaż skinów zapewne przynosiła więcej zysków niż średni dochód większości gier na rynku. W grze odbywały się nawet koncerty muzyczne prawdziwych artystów. Fortnite stało się fenomenem przynoszącym niewiarygodne zyski, a Epic byłby głupi, gdyby nie chciał tych pieniędzy zainwestować. Podjęli się więc tematu rzucenia rękawicy liderowi rynku pecetowego, wręcz monopoliście, czyli Valve. 6 grudnia 2018 roku ogłoszono ten projekt i z początku podchodzono do tego tematu z rezerwą, spodziewając się rychłej porażki. Było jednak widać lekką zadyszkę Valve po poprzednich nieudanych projektach, które poczuło się chyba zbyt pewnie na rynku. Niektórzy więc trzymali kciuki za konkurencję. Epic chciał podejść do tego tematu trochę inaczej. Oferował niższe prowizje, wynoszące zaledwie 12%, co miało spowodować niższe ceny gier. Dla porównania, Steam pobiera 30% prowizji. Jak sprowadzić kogoś na swój launcher? Oczywiście, grami. Użytkownicy zadawali sobie pytanie, co by musiał zrobić Epic, by sprowadzić ich do siebie, skoro inni sobie nie poradzili. Próbowało EA, próbował Ubisoft, próbowali też nawet Redzi ze swoim Gogiem, który to znalazł sobie swoją niszę w starociach. Epic postanowił więc sprowadzić do siebie graczy ekskluzywnością gier. Pierwszym takim tytułem było Metro Exodus, zapowiedziane jako ekskluzywne na zaledwie miesiąc. Ludzie dlatego przed premierą nienawidzą pecetową. Epica. Spotkało się to z olbrzymią falą krytyki, ponieważ Epic chciał walczyć z monopolem Steama, samemu monopolizując. A ja muszę w Hadesa pograć. Jak skończę grać w Kersa i przejdę Kersa, to przychodzę na Hadesa i zrobimy minmax w Hadesie. Dostęp do gier. Być może nie byłoby jeszcze takiego problemu, gdyby nie fakt, że cała funkcjonalność platformy była wtedy daleko w tyle ze Steamem, mającym za sobą wieloletnie doświadczenia. Brakowało więc podstawowych funkcjonalności, jak osiągnięcia, gablota zrzutów ekranu, braku listu życzeń, braku koszyka, o wsparciu padów nie mówiąc. Można było się spodziewać, ale muszę sobie widzowie jerby zrobić. Steama, ale minęło od tego czasu już i Steam nadal jest lata świetne przed Epiciem.
O, Ashen, grałem w to. Mieliśmy wtedy też kilka innych głośnych produkcji. The Division 2 ominęło Steama. Z indyków mieliśmy udane Satisfactory, Outer Wilds czy Hadesa. Nieco później był też Hitman 3 czy Borderlands 3. A jesienią premiery miał Alan Wake 2. Chociaż ten tytuł jest trochę inną sprawą, ponieważ produkcja Remedy powstawała we współpracy z Epiciem. Po drodze następowały nawet kiepsko wyglądające przejęcia gier, które to już znajdowały się na innych platformach, jako przykład podając tutaj Rocket League, którego to obecnie nie pobierzemy z karty Steama, aby w niego grać należy powiązać swoje konto na dowolnej platformie z kontem na Epiku. Epic zaczął również stosować taktykę rozdawania darmowych gier, mających na celu sprowadzenie do siebie jeszcze niezdecydowanych graczy. O, Nadir, Jezu, to jest polska karcianka roguelike, jest takim gównem. Ta gra była tak niedopracowana. Nie wiem, czy ona już wyszła w pełni. Ja w nią grałem, jak była w becie. Miała jeden ciekawy system, taki przemyślany, ale niestety ogół gry był giga gównem. Z najgłośniejszych rozdawanych produkcji wspomnieć można o GTA 5, Death Stranding czy Control. Problem w tym, że czy podasz trzy najlepsze roguelike'i? O kurwa, no na pewno Curse of the Dead Gods to jest imo najlepszy roguelike na rynku. Slay the Spire to jest drugi najlepszy, a trzeci? The Celsy? Zależy o jakim roguelike'u mówimy. Jak ci chodzi o takiego roguelike'a, takiego do grania w krótkich segmentach, to tak. Bo jak mówimy o takich roguelike'ach pokroju Darkest Dungeon, no to na pewno Darkest Dungeon, nie? Slay the Spire chyba... Slay the Spire jest moim zdaniem chyba najlepszy. Ja mam w nim najwięcej godzin. Ja mam chyba ile mam godzin w Slay the Spire, jak myślicie widzowie? Strzelajcie. Ile mam godzin w Slay the Spire? Ale jest jeszcze bardzo dobry... Risk of Rain jest super. Risk of Rain mi się bardzo podobał. 200 godzin mam w Slay the Spire, nie? No. A w takim Curse'ie? Curse of the Dead Gods? 52. A ile mam w Hadesie? 12. Risk of Rain jest świetny. Nie, ja Hades, kurwa, no sorry, ale wszystkie pozostałe roguelike'i są lepsze od Hadesa. Jak lubicie izometrycznego takiego roguelike'a, to moim zdaniem Dead Cells deklasuje Hadesa w chuj. Jest o wiele lepszy. Dla mnie Hades jest zbyt dużą klikaliną, ale będziemy grać w Hadesa teraz. Zostało mi ostatnie wyzwanie do zrobienia w Curse'ie, na najwyższym poziomie trudności. Które no na pewno bez problemu zrobię i przejdę do Hadesa i będę chciał Hadesa też przejść tak całego na wszystkich jakichś wyzwaniach, nie? To na pewno. A Isaaca ja nie lubię po prostu Isaaca. Mi się Isaac kojarzy z grą przeglądarkową, więc nie jestem zbyt dużym fanem Hadesa, ale na pewno w niego zagram. Pograłem w niego, jak go przeszedłem, ale jak go przeszedłem, widzowie, nie wiem, w pierwszy wieczór, nie? No jak raczej jak w niego grałem. Z drugiej strony Dead Cells'y też przeszedłem od razu. Bo ja Dead Cells'y, ja w nie grałem na premierę, teraz wyszedł dodatek. Ja do Dead Cells'ów w ogóle jestem na jakąś listę wpisany streamerów. I zawsze jak wychodzi dodatek, to zawsze dostaję update, nie? I zawsze dostaję wszystkie DLC-ki. No to teraz założyłem sobie nowego save'a, to też chyba w trzecim runie, na totalnie wyzerowanym koncie, przeszedłem te Dead Cells'y. No, kurwa, ale Dead Cells'y mają o wiele ciekawsze buildy, serio. Moim zdaniem mają najciekawsze buildy z tych wszystkich gier. No ale Slay the Spire, no ja jestem fanem karcianek, nie? Także dlatego Slay the Spire jest świetny imu. Jest totalnie, totalnie świetny. Hades, żeby przejść, musisz 10 razy wyjść na powierzchnię. To nie, to ja mówię o zabiciu Hadesa, no nie? Tam w tym, tego last bossa. W Hadesie ja mam taki problem, że tam są 3 bronie tylko, co imu jest nudne. Ja pamiętam Hadesa przyszedłem buildem, gdzie było 5 różnych interakcji, jak wykonywałem dodge. I mój build polegał na spamowaniu spacji, bo tam nie masz żadnego cooldownu na to i nie masz żadnej staminy. I to mnie strasznie irytuje w Hadesie. 6 jest broni po upgrade'zie? Nie no, jakie są bronie? Co wy gadacie? Jest 6 broni w Hadesie? O kurwa. Nie no, muszę wrócić do Hadesa teraz. Strasznie jestem najarany. Chcę wrócić do niego. To nie jest tak, że uważam, że Hades jest totalnym gównem. Po prostu uważam, że Curse jest w chuj lepszy. Włócznie, łuk, rękawica... Tarcza, miecz i karabinek. O kurwa, ty to ja karabinu nie widziałem. A to było od samego początku w Hadesie? Może ja mówię o jakiejś wersji Hadesa, wiecie tam coś... A, nie, okej, okay, dobra. Właśnie chyba nie. No, będziemy grać w Hadesa, serio. Nie jestem jakiś negatywnie niego nastawiony, po prostu uważam, że Curse jest lepszy, a to są gry z zupełnie innym tempem rozgrywki. Hades jest szybszy, jest bardziej klikaliną, Curse jest bardziej souls-like'owy i dlatego no mi bardziej siada, no. To nas wolę wyważone tempo. Epic nadal notuje straty na sklepie i zapewne gdyby nie Fortnite, to projekt ten już dawno by został zakopany. Co śmieszne, w internecie nie było nigdzie dostępnych kluczy do gier Epica.
Gry na Steamie można sobie kupić gdzieś indziej. Nie, no Epic ma tą samą sytuację, co ma Steam. Oni mają wydrukowane pieniądze dosłownie. Stworzyli tak potężny system, jakim jest Unreal Engine, że oni mają nieskończony przyrost gotówki, bo ogromne studia się przerzucają na ich system, gdzie muszą im płacić haracz. To jest kopie tak, jakbyś, nie wiem, był jednym z trzech producentów wody na świecie. No, kurwa, oni są w takiej sytuacji. Steam i Epic, oni mają nieskończone pieniądze. Czy to w zwykłym sklepie, czy też na jakimś K-shopie jak Eneba czy CDKs. Nawet jeśli gra kosztuje na Steamie sporo, to jest spora szansa, że w K-shopie będzie taniej. A na Epiku trzeba po prostu kupić grę na Epiku. Czasami ceny są niskie, szczególnie podczas wyprzedaży. A tutaj wchodzimy w temat wątpliwości co do właściciela Epika, którym jest chiński Tencent. Spółka ta posiada 40% akcji Epika. A jak na to wszystko zareagował Valve? Nie musiało robić dużo. Epic nie potrafił dogonić Valve, ale nie można powiedzieć, że nie zrobili nic. Wprowadzili sporo drobnych zmian usprawniających korzystanie z aplikacji, wrzucili głośny tytuł ekskluzywny, jakim był Half-Life Alyx, będący zdecydowanie najlepszą grą na VR, a w zeszłym roku wydali Steam Decka, który odnosi sukcesy i który związany jest właśnie z platformą Valve. Oczywiście, da się na nim odpalić Epika i jeśli był gry, taki śmieszny event w Docie, jak nie dostali ludzi Dire Tide'a, i w Docie jest, ja zawsze dlatego mówię Volvo, bo to jest stary mem z Doty, że się na Valve'a mówi Volvo, nie? I ludzie wchodzili i pisali komentarze pod postami Volvo producenta samochodów, żeby przywrócili Dire Tide'a i dali jakiś update do Doty, nie? Śmieszne w chuj. Ale użytkownicy Decka raczej na pewno mają do wyboru ten sam tytuł. Jakiś nowy post o aucie stare o bezpieczeństwie. Bez względu na kompatybilność. A tam komentarze o Docie same były. Przyznać trzeba Epicowi, że jakoś trzyma się na rynku, ale zdecydowanie nie jest to takie trzymanie, jakiego Tim Sweeney, czyli prezes Epica, spodziewał się tych kilka lat temu, gdy projekt startował. Jak wspomniałem, według mnie, gdyby nie... Brotato! Brotato jest świetnym roguelike'iem. Bardzo dobrze mówisz, widzu. Brotato jest kurwa świetne. I Vampire Survivors też jest świetne. A ja Brotato miałem robić ten run i nadal mam chyba trzy postacie, którymi nie przeszedłem gry na najwyższym poziomie trudności, nie? Mam 95% Brotato wymaksowane. A były jakieś dobre update do Brotato ostatnio? Brotato jest świetne, też mogę polecić. Gra kosztuje z 15 zł, nie? I sprzedaż silnika Unreal Engine to sklepu dawno by nie było. Epic nadal próbuje, ale w tym roku już się trochę wyciszył. Valve, nie robiąc zbyt wiele, ośmieszył Epica. Dajcie zresztą znać w komentarzach, czy w ogóle kupujecie gry na Epiku? A może w ogóle nie odbieracie darmówek i kompletnie bojkotujecie platformę Sweeney'a? Mamy w redakcji takiego jednego kruka, który to nadal nie ma tam konta z braku szacunku do ich polityki. Co ty gadasz? VAC to skrót od Valve Anti-Cheat. System zaimplementowano w wielu grach na Steam, przede wszystkim w produkcjach Valve. Jeżeli z serwerem chronionym przez VAC połączy się użytkownik, u którego wykryte zostanie zarejestrowane oprogramowanie cheatowskie, system ten zbanuje użytkownika z gry na serwerach zabezpieczonych przez VAC. Zostawi też notkę na jego profilu, która będzie informowała innych, że ten gracz oszukiwał. Bany te są permanentne, chociaż niektórzy myśleli, że znikają one po 7 latach, ponieważ nie spotkano jeszcze nikogo, u kogo na profilu znaleziono by bana za tą starszą niż 7 lat. Ban ten jednak nie jest dezaktywowany, a zwyczajnie przestaje być wyświetlany na profilu. Oczywiście, jak to w każdym zautomatyzowanym systemie banów, także i tutaj potrafiły padać niesprawiedliwe bany, błędnie wykrywające dane oprogramowania. Valve znane jest z małych możliwości odwołania od nich. Review bombing to zjawisko torpedowania negatywnymi recenzjami danego produktu. Dzieje się to z różnych powodów. Graczom nie podoba się jakaś decyzja wydawcy, w grze pojawiły się wątki, których dane środowisko nie lubi, albo gra nie jest dostępna na danym rynku. Możliwości jest dużo. W tym roku mieliśmy chociażby dramy związane z Hogwarts Legacy, czy też premierę Overwatcha 2 na Steam. W przeszłości spotkaliśmy się również z przypadkiem, kiedy to po wybuchu wojny... Nie wiem, widzowie, te review bombingi... Często się wspomina o tym, a kiedy to faktycznie tak działa. Czy Hogwarts Legacy miało chyba w poprzednim roku taką najgłośniejszą sprawę o review bombing i faktycznie dostali jakiś review bombing, czy nie? Jak to się przedstawia na jakichś metakrytykach na Steamie z tym review bombingiem Hogwarts Legacy? Na Ukrainie polskie 11bit Studios zdecydowało o przekazaniu dochodów ze sprzedaży This War of Mine na Ukrainę, co nie spodobało się Ruskim, którzy bombardowali grę negatywnymi recenzjami. W odwecie gra otrzymała mnóstwo pozytywnych ocen, mających przykryć te negatywne.
chociaż popularną opinią drugie jest... B jest nieme, mówi się bomin, mówi się bom, ale w bombing chyba możesz to wypowiedzieć, aż sprawdzę, jestem pewny. Na pewno się nie mówi bom, tylko się mówi bom, ale bombing, bombing, tak no, tak jest, bomin. Mhm. I brytyjska i ten, tak jest, no, widzu. Mówienie, że review bombingi są złe, to zdarzają się te przypadki, kiedy bombardowanie negatywnymi doprowadziło do cofnięcia nietrafionych aktualizacji lub naprawienia gry. Przykładem może być tutaj Nier Automata, którego port na PC-ty od początku był nieudany. Gracze już się z tym pogodzili, jednak kiedy gra trafiła na Game Passa na PC-tach, to została ona znacząco naprawiona w stosunku do wersji na Steam. Nie spodobało się to graczom, którzy się postawili i zalali stronę gry negatywnymi recenzjami, co zmusiło Platinum Games do wydania łatki naprawiającej działanie gry na Steam. Valve zdaje sobie sprawę z problemu review bombingu i chociaż go nie zabrania, to wprowadził metody mające na celu przykrycie zjawisk zalewu pozytywnych i negatywnych ocen. Wchodząc na stronę produktu, możemy wejść w historię recenzji, a tam możemy zobaczyć wykres przedstawiający, kiedy gra otrzymała ile ocen negatywnych i ile pozytywnych. Momenty odbiegające od normy zostały oznaczone jako potencjalnie niezwiązane z jakością gry. Nie wpływają one na ogólną ocenę produktu, jednak można je bez problemu znaleźć, by sprawdzić, o co wtedy poszło. Więcej o tym, a także o ciekawych przypadkach review bombingu opowiedziałem już kiedyś na kanale, więc zainteresowanych odsyłam do tamtego filmu. Na Steamie znajdziemy ponad 50 tysięcy gier. Nie wszystkie są wybitnymi grami wartymi naszej uwagi. Wiele to będą dziwne krapy, jak tytuły tworzone na kradzionych asetach, dziwne puzzle hentai gierki, czy produkcje związane z dyktatorami wojennymi. Ale nawet te tytuły nie zasługują na bycie zbanowanymi na Steamie. Co więc jest zbanowane? Przede wszystkim produkcje łamiące prawo danego kraju. Zdarza się więc, że tytuł ten może być zbanowany w kilku państwach, a w kilku być normalnie w sprzedaży. Przykładem banowania mogą być tutaj Niemcy, które to blokują dostęp do gier skrajnie brutalnych. Nie kupimy tam Hatred, Postala, Painkillera czy Carmageddonu. Usuwane jest też wiele gier, które przypominały bardziej tytuły na strony z grami porno niż na Steama. Granica jest jednak bardzo wąska, bo i tak znaleźć na Steamie można wiele gier, do których odpalenia nie chcielibyście się przyznawać. Oczywiście znajdzie się też wiele gier, które zostały zwyczajnie usunięte ze Steama, jak klasyczny Prey, Fable 3, czy też wiele gier sportowych czy wyścigowych, na które wygasły licencje. W punkcie tym chciałem jednak skupić się stricte na tytułach zbanowanych. Jak wspomniałem przy punkcie o family sharingu, jeżeli właściciel gry korzysta w tej chwili z biblioteki, to nie możemy odpalać jego gier. Istnieje jednak sposób na obejście tej przeszkody. Najprostszy z nich polega na tym, by właściciel gry odpalił tytuł będąc offline. Wtedy Steam nie wykryje, że biblioteka jest używana. Na Allegro to nie? Ludzie sprzedawali te dostępy do gier, gdzie musieli grać offline. To uruchomili grę na drugim urządzeniu. Druga osoba musi jednak odpalać Steama będąc online, ponieważ w trybie offline Steam blokuje dostęp do biblioteki znajomych. To dalej jest, tak? Metoda ta jest jednak upierdliwa, ponieważ wymaga, by właściciel biblioteki był offline, przez co nie może grać w większość tytułów multiplayer. Dodatkowo, jeśli jesteśmy połączeni z internetem, to Steam będzie próbował się z nim ponownie połączyć, więc trzeba całkowicie wyłączać internet. Istnieje jednak sprytne obejście tego problemu. Można ustawić w zaporze Windowsa blokadę, która zabrania Steamowi połączenia się z internetem. W ten sposób Steam nie wykryje, że biblioteka jest używana przez kogoś innego i można bez problemu grać w dany tytuł. Jeśli multiplayer działa poza usługami Steama, to możliwe jest nawet granie razem ze znajomym udostępniającym grę. W pewnym momencie wybuchł spory boom na gogle wirtualnej rzeczywistości i wielu graczy na rynku widziało dla siebie kawek tortu do ukrojenia. Nie inaczej było z Valve, które to chciało spróbować swoich sił z Valve Index. Zestaw VR zawierający gogle, sławki, Ja to chciałem kupić, żeby sobie ściąć podatek w Polsce jeszcze wtedy i nie było dostępnego, były wszystkie wykupione i skończyłem z innym VR-em, nie? Stację wykrywającą położenie użytkownikowe oraz Half-Life Alyx kosztuje na Steamie 4669 zł. Trochę dużo, biorąc pod uwagę ile kurwa, to za 2K było. Valve postawiło na jakość swojej gogli i zdecydowanie ją w niej czuć, ale pytanie, czy ta technologia jest warta aż takiej ceny. Gogle miały swoją chwilę, kiedy to na rynku pojawił się Half-Life Alyx, będący pierwszą aż tak dużą grą przeznaczoną wyłącznie na VR. Oczywiście inne duże marki miały już spin-offy na VR, jednak to Half-Life Alyx był pierwszą grą AAA przeznaczoną wyłącznie na gogle, która w dodatku odniosła sukces. Wydawało się to wtedy, grać, widzowie. Czy tutaj znajduje się przyszłość gamingu, jednak od tego czasu proszę szukać gier tak ambitnych jak Alyx.
Wzrost popularności cyfrowej dystrybucji gier ułatwił uzyskanie dostępu do mniejszych produkcji niezależnych, którym to wcześniej ciężko było dotrzeć do odbiorców przez konieczność wydawania swoich gier w pudełkach. Valve widziało na Steamie potrzebę ułatwienia wydawania gier tym twórcom i 30 sierpnia 2012 roku startowało Steam Greenlight, czyli strona w sklepie Steama, gdzie różni twórcy mogli publikować swoje gry. Użytkownicy głosowali wtedy na tytuły, którymi byliby zainteresowani, tak aby nie zasypić też sklepu grami, które nie cieszyłyby się zainteresowaniem konsumentów. W ciągu pierwszego dnia opublikowano ponad 600 gier i oddano ponad 2,3 miliona głosów. Tytuły zdobywające wystarczająco głosów trafiały do sprzedaży. Te, którym się nie udało, pozostawały w głosowaniach do czasu, aż deweloperzy je usunęli. Valve chciało ograniczyć ilość skamów i trollów wśród wrzucanych produkcji, więc wprowadziło obowiązkową opłatę wynoszącą $100 za dodanie swojej gry do usługi, która to miała trafić na konto organizacji charytatywnej Child's Play. Pierwszą grą, która przeszła głosowanie społeczności, był polski MacPixel. W pierwszej partii gier, które trafiły do sprzedaży, były też Black Mesa, Cry of Fear, Kenshi, Plague Zomboid czy Towns, które warto zapamiętać. Zomboid. Steam Greenlight dał zielone światło wielu tytułom uznawanym dziś za kultowe indyczki. Popularność programu rosła i trafiało do niego coraz to więcej gier. Valve nie miało jednak narzędzi, które pozwalałyby weryfikować stan tej produkcji i wiele tytułów było w kiepskim stanie, budzącym dziś skojarzenia z grami, które utknęły na wieki we wczesnym dostępie. 7 maja 2014 roku deweloperzy odpowiadający za gry Towns poinformowali, że skończyły im się pieniądze na rozwój gry. Dla wielu był to znak, że Steam ma problemy, bo podobny los może spotkać inne gry wprowadzone według tego programu. Rozpoczął się też wtedy zalew asset flipów, czyli gier zrobionych tak, by na trailerze wyglądały jak bardzo dobry produkt, a w praktyce nie oferowały niczego, były zabugowane i źle zaprojektowane. To mowa o AAA-ach, nie? Dla asset flipów na Steam Greenlight było studio Digital Homicide. Na Steam Greenlight zaczęło trafiać też wiele gier memów. Skoro wystarczyło zebrać wystarczająco głosów od konsumentów, to prowadziło to do wielu absurdalnych gier, nie chociażby symulator fidget spinnera. Niektóre gry obiecywały też 1000 osiągnięć, dzięki czemu można było ładnie podkreślić na profilu, ile to ich nie mamy. Wiele gier zwyczajnie naruszało też zasady korzystania ze Steama. W 2012 roku na Steam Greenlight trafiła gra Seduce Me. W 2015 roku zapowiedziano grę Kill the Homophobic Slur, a następnego roku zapowiedziano grę Block Lives Matter. Innym problemem było zatrudnianie grup użytkowników, którzy głosowali na dany tytuł, by wydać go na Steam. Valve widziało te problemy i postanowiło zareagować. Najpierw wprowadziło moderację Greenlight, jednak było to za mało, by być w stanie kontrolować zalew śmieciowych gier, które trafiały na platformę. Steam dodał też usługę kuratorów, którzy to mogliby recenzować gry, ich obserwowanie powodowałoby, że przy grach widzielibyśmy ich opinię, która mogłaby nam sugerować, czy tytuł jest warty uwagi. Problem w tym, że nikt z tych narzędzi nie korzysta. Steam nie robił zbyt wiele, by kuratorzy mieli wystarczająco widoczności, by coś zmienili, a i system ten był mocno nadużywany. Niektórzy użytkownicy założyli grupę, która katalogowała złych deweloperów, których warto unikać, bo uważali, że kuratorzy nic nie zmienili. Bethesda Steam, no nie? Znaczy Bethesda Blizzard, CI Games. To ja też kataloguję. Zmienili. Valve stwierdziło, że dalsza kontynuacja tego systemu nie ma już sensu i należy go całkowicie zmienić. 6 czerwca 2017 roku Steam Greenlight przestał przyjmować nowe projekty i zamknął system głosowań. Utworzono Steam Direct, które działa do dziś. Jego założeniem było to, że to Valve będzie odpowiadało za kontrolę gier trafiających na Steama, odbierając tu wpływ użytkowników. I bardzo kurwa dobrze. Nie zmieniło to wiele. Steam nadal jest zasypywany asset flipami, dziwnymi hentai puzzlami czy tytułami we wczesnym dostępie, które z niego nigdy nie wychodzą. Idea Steam Greenlight była dobra, jednak nie przetrwała w tamtym pomyśle. Problem jednak w tym, że obecna opcja również nie jest idealna, ale Valve przestało już chyba cokolwiek z tym robić, akceptując fakt, że na Steama będą trafiać dziwne gry. Zamiast tego robi co może, by promować ciekawe... Po prostu powiedział, że najgorszy element jakiegokolwiek ustroju to czynnik ludzki, który po prostu trzeba wyeliminować. Właśnie to chodzi, Dyczki. Problem z czynnikiem ludzkim. Przede wszystkim różnych festiwali DEM, czy wyprzedaży gier niezależnych. Na ogromnych platformach normalną rzeczą jest istnienie funkcji automatycznego banowania, która wykrywa użytkowników łamiących regulamin. Zazwyczaj algorytm skonstruowany jest tak, by był czuły na konkretne treści, np. nagość, skrajną brutalność, czytowanie, czy konkretne słowa uznawane za obraźliwe. Jak można się domyśleć, system ten nie zawsze działa idealnie. Ciężko czasem chociażby rozpoznać różnicę między terroryzmem a skinem w CS-ie, o czym przekonał się użytkownik naszego Discorda Adro, który to dostał bana na 15 lat za napisanie w komentarzu, że chciałby kupić tego AK.
Chodziło oczywiście o zakup skina, ale algorytm pomylił się i go za to zbanował. Na szczęście, po niespełna 24 godzinach ogarnęli, że ban był niesłuszny. Takich przypadków jest oczywiście więcej. Pamiętacie, jak Valve, wprowadzając Steam Greenlight, chciało kontrolować to, jakie gry będą trafiać na Steama? Z czasem projekt ten stał się furtką do wlania się na Steama tysięcy dziwnych gier, w których granie nie chcielibyśmy się przyznawać przed znajomymi. Valve, chcąc to kontrolować, postanowiło samo przejąć kontrolę nad grami, które trafiały do sprzedaży. Nie zmieniło się absolutnie nic. Nadal Steam był zalewany przez gry, które nadawałyby się co najwyżej na strony z grami porno. Hentajowych puzli posiadających miliony osiągnięć. Popularne są też gry ze zbrodniarzami wojennymi, o których zresztą mamy materiały na kanale. Na stronie świeże sklepu kobieta, tytuły te sezon? Są domyślnie ukryte w filtrach, ale dostajemy powiadomienie, że ukryto tyle i tyle gier ze względu na filtry, przez co łatwo można i tak do nich dotrzeć. Valve, wiedząc, że i tak nic już z tym nie zrobi, postanowiło wyjść na przekór oczekiwaniom wielu graczy, którzy chcieliby ukryć takie gry ze swojej biblioteki. Miesiąc temu dowiedzieliśmy się bowiem, że Valve pracuje nad taką funkcją, pozwalając ukrywać daną grę przed znajomymi, tak by nie widzieli jej w naszej bibliotece, ani na stronie produktu. Jezu, te konta to się powinno naznaczać szkarłatną literą, chłopie, nie dać im możliwość ukrywania tego. Ekwipunek Steama w większości aktywnych użytkowników tej platformy jest zasypiony dziesiątkami nieużywanych teł czy emotikon. W grudniu 2014 roku, kiedy temat kart był jeszcze świeży, na Steam wprowadzono klejnoty, które to można było zyskiwać poprzez przetwarzanie kart, emotikon czy teł. Każde z nich daje określoną liczbę punktów, które można wykorzystać na stworzenie boosterów, czyli zestawów trzech kart kolekcjonerskich do danej gry. Można je sprzedawać lub też wykorzystywać do wytwarzania odznak. Podczas wyprzedaży świątecznej w 2014 roku klejnoty miały jeszcze jedną funkcję. Stawiając je, można było próbować wylicytować konkretną grę. Funkcja ta jednak nigdy więcej się nie pojawiła. Steampipe to system dystrybucji plików na Steamie stworzony w 2013 roku. Za jego pomocą pobierane i aktualizowane są programy czy też dedykowane serwery. Jego celem jest dostarczanie szybszych czasów pobierania oraz skracanie czasów wczytywania gier. Pomysł dobry, ale w praktyce szybko spotkał się z otwartą krytyką społeczności moderskich. Czy po tej aktualizacji wiele modów przestało działać? A zaznaczyć trzeba, że wszystkie gry Valve należą do tytułów chętnie modowanych przez społeczność. Użytkownicy musieliby się dużo nagimnastykować, aby zainstalować tamte mody. Zareagować musieli tutaj twórcy modyfikacji, by dostosować je pod nowy system, ale wiele z modów było już dawno porzuconych i ich autorzy nie zaktualizowali ich pod nowy system. Sytuacja ta nie zmieniła się do dziś. Emulacja jest jedną z sił pecetowego gamingu, a jej największymi wrogami są producenci konsol. W szczególności w blokowaniu wielu projektów specjalizuje się Nintendo. Jest to o tyle zaskakujące, że wiele z tych gier obecnie nie da się nigdzie zagrać. Jednak Nintendo nic sobie z tego nie robi i często blokuje wszystkie projekty na platformach innych niż ich konsole. Często były to też bardzo ciekawe projekty fanowskie, rozbudowujące pierwotne wersje. Nintendo wszystko zablokuje. Dlatego też bardzo używa. Zaskakujący był fakt, że wiosną tego roku na Steamie pojawić miał się Dolphin, czyli bardzo popularny emulator Nintendo Wii i GameCube'a. Emulator miał trafić na Steam 26 maja, jednak Nintendo zażądał usunięcia Dolphina i produkt ten już nigdy nie pojawił się na Steamie. Co ciekawe, na Steamie od 2010 roku dostępny jest RetroArch. No tak, no. Co robi Nintendo? Nintendo bierze Mario 64, portuje to na Switcha i sprzedaje za $60 starą grę z wyportowaną i tyle. Czyli inna bardzo popularna platforma, która jest nakładką pod wiele emulatorów. Za jego pomocą można odpalić kilkadziesiąt systemów, w tym te od Nintendo. Być może ze względu na jego naturę, ciężko było Japończykom się do niego przyczepić. Istnieje duża szansa, że macie wśród swoich znajomych na Steamie przynajmniej jednego, który swoim profilem sugerowałby, że jest Niemcem. Profilowe z czasów II wojny światowej. Nazwa profilu, czy też opisy po niemiecku mogłyby to sugerować, ale rozpoznać ich można po kiepskiej interpunkcji czy składni wskazującej na używanie translatora. Często takie osoby mają spędzone mnóstwo godzin w takich tytułach jak Company of Heroes, Hearts of Iron, Red Orchestra, Hell Let Loose, czy też w armię. Space Ej, nie War słyszałem nigdy o tym. Z 1961 roku stworzona przez Steve'a Russella na komputerze PDP-1. Uznawana jest za jedną z pierwszych w historii branży. Była to strzelanka w przestrzeni kosmicznej, w której dwaj gracze kierowali statkami kosmicznymi, których zadaniem było zniszczenie przeciwnika. Jest coś takiego? No dobra, ale co to ma wspólnego ze Steamem? Space War to ukryte narzędzie stworzone przez Valve w celu umożliwienia zapoznania się twórcom gier z API Steamworks, czyli zestawem narzędzi pomagającym twórcom publikować ich gry. To nie jest dokładnie ta sama wersja gry, a jedynie jej bardzo wierne odtworzenie.
Nie zobaczycie jej w swojej bibliotece, a do jej odpalenia wymagane jest wpisanie specjalnej komendy w menu uruchamiania plików. Dlaczego wybrano Space War? Tytuł ten ze względu na swój mały stopień rozbudowania jest łatwy do zaimplementowania, a przy okazji posiada tryb dla wielu graczy. Pozwala też przetestować, jak działają chociażby osiągnięcia, granie w chmurze, czy też inne funkcje standardowe dla Steama. Inne zastosowanie Space War znalazło piractwo. Widzicie, każda gra w naszej bibliotece ma przypisany do niej swój numer identyfikacyjny. Pozwala on Steamowi na sprawdzenie, czy rzeczywiście posiadamy ten tytuł. Ponieważ Space War w swojej bibliotece ma każdy, to piracona gra, mając przypisany numer ID Space War, jest wykrywana prawidłowo. Pozwala to nawet grać w niektóre gry multiplayer. Dlatego, jeśli widzicie znajomego, u którego faktyczności było widać Space War, to albo jest on deweloperem, albo piratem. Według Steam Charts, Space War gra średnio w jednym momencie 30 tysięcy graczy na całym świecie. Prawdopodobnie tylko kilka procent z nich to deweloperzy. A dlaczego Valve nic z tym nie robi? Oczywiście świadomi są tego problemu, ale stęk w tym, że jego rozwiązanie mogłoby być bardzo szkodliwe dla wielu gier. Widzicie, producenci gier opierający się o Steamworks tworzyli gry pod określony sposób, tak jak został im przedstawiony w Space War. Jeśli na przykład miałby zostać zmieniony sposób uruchamiania plików, to takie same zmiany musiałyby zostać wprowadzone również w tamtych produkcjach, a szanse na wprowadzenie tego w starszych tytułach byłyby bardzo małe. O zalewie Steama gównianymi grami już opowiadałem. Wspomniałem wtedy też Asset Flipy, a teraz powiem o nich więcej. Asset Flipy to po prostu gry, które zostały otworzone z paczek sklejonych ze sobą asetów, czyli zestawów gotowych obiektów, tekstur czy animacji. O co chodzi w grze Goat Simulator? Wykorzystywanie asetów nie ma kontentu. Branży. Wszak po co robić drugi raz ten sam obiekt do nowej odsłony gry, skoro można go skopiować z poprzedniej i ewentualnie odświeżyć. A mimo wszystko gra ma lepiej zbudowany świat niż tego wszystkiego, Starfield. Dorzucanie nowych zawartości oraz polerowanie tych asetów. W przypadku Asset Flipów chodzisz dostajemy te często zwiastuny, które wyglądają nawet ciekawie, ale w praktyce okazują się niczego nie wartymi krapami, które zostały stworzone jedynie tak, by wyglądały fajnie na zwiastunach. Gameplaye nie są niczym ciekawym i wszyscy kopiący grę odkrywają, że padli ofiarą oszustwa. Wiele asetów jest też dostępnych w internecie za darmo, a niektórzy i tak wygadają już asety z większych gier, by skojarzyć się z potencjalnym odbiorcą z tymi tytułami. Takich przypadków jest pełno. Nie wszystkie asset flipy to oszustwa. Wiele z tych produkcji to po prostu leniwie sklejone wiele gier na jedno kopyto. Jak chociażby można tutaj przytoczyć wiele chętnych puzzli, w których między wszystkimi tymi grami zmieniają się tylko obrazki na puzzlach. Niektórzy śmiali się, że asset flipy stały się nawet nowym gatunkiem gier. Jedną z ciekawszych parodii takiego podejścia do tworzenia gier jest symulator kozy, który z początku powstawał jako żart z tego podejścia do produkcji. Jednak za asset flipami często też idzie coś dużo mroczniejszego niż zwykłe nabieranie konsumentów. Pranie pieniędzy polega na ukryciu nielegalnego przychodu za pomocą legalnych biznesów i wyrażania w nich swojego przychodu jako legalnego. Co? 4000 za grę? Istnieje to od lat i wykorzystywane jest również na Steamie, o czym opowiem w najbliższych dwóch punktach. Zajmiemy się najpierw tematem prania pieniędzy na sklepie Steam. Koszt utworzenia asset flipów to The Day Before wybrało się na Steama. Nie zajmuje doświadczonym deweloperom zbyt dużo czasu, a prawdopodobnie największym kosztem jest zakup tych asetów. Jednak, mając już je zakupione, można z nimi produkować wiele gier, więc koszt ten można rozłożyć na wiele innych produkcji. Po co jakiś deweloper miałby wrzucić na Steama setki takich gównianych gier? Patrzę na to, w krapów jest bardzo mało, a nawet jeśli już jacyś są, to zazwyczaj wolą oglądać, jak ktoś w takie gry gra, niż męczyć się samemu. Wypuszczasz grę za 10 koła, ktoś ją kupuje, wpisuje to na fakturze, że to jest oprogramowanie potrzebne do funkcjonowania biznesu i elo, i wyprawiać pieniądze, nie? Zresztą, ile takich gier kupicie? Jedną? Dwie? Okazuje się jednak, że niektórzy w ten sposób chcą ukryć swoje nielegalne biznesy, wykorzystują zarobione tam pieniądze na zakup tych asset flipów, dzięki czemu mają legalny dochód. Jako przykład muszę tutaj podać kradzione karty kredytowe, które były wykorzystywane do zakupu tych gier. Zazwyczaj produkcje te kosztują grosze, ale zdarzają się też przypadki gier kosztujących kilkaset złotych, a nawet i kilka tysięcy. Ciekawym przypadkiem gry, w którą nikt nie zagrał, a która podbijała listę sprzedaży, było Kojump Fly, które znajdowało się na początku 2020 roku w topkach sprzedaży Steama przy absurdalnej cenie przekraczającej 60 funtów. Oferowali nawet wysyłki figurki do osób, które zakupiły grę. Musiały tylko podać adres do wysyłki. Ciekawie, czy ktoś się na to nabrał. Innym takim tytułem było Fast Race Game, które wyglądało koszmarnie i kosztowało $700. Zakup gier należących do przestępców nie jest zresztą jedynym sposobem na pranie pieniędzy. Innym jest kupowanie gier za pomocą skradzionych kart kredytowych i sprzedawanie ich na e-shopach.
Dlatego często producenci gier narzekają na kupowanie gier w ten sposób, ponieważ oni często są świadomi tego, że zostali oszukani. Okradzione osoby zgłaszają bowiem takie rzeczy do banku oraz na policję, a następnie bank wycofuje transakcję. Tracą na tym twórcy, którzy mogą co najwyżej dezaktywować ten klucz, na czym ucierpi konsument, ale już złodzieje zachowują pieniądze. Innym sposobem jest kupowanie kart prepaid, sprzedawanie ich nieco taniej. Dlatego jeżeli kupujecie gry z takich źródeł, to musicie uważać, czy sprzedawca jest zweryfikowany. Innym sposobem na pranie pieniędzy jest wykorzystanie rynku Steama. Jedną z metod jest tworzenie asset flipowej gry z kartami kolekcjonerskimi Steama. Następnie klucze do tej gry są generowane i rozdawane botom, które farmią karty. Karty konwertowane są na klejnoty, które następnie wykorzystywane są na wygenerowanie kart kolekcjonerskich do normalnych gier. Te karty są sprzedawane na rynku Steama, by następnie kupić za zarobione pieniądze jakąś grę. Ta gra z kolei sprzedawana w formie prezentu na Steamie za prawdziwe pieniądze na zewnątrz. Kombinować również można z zakupem przedmiotów. Jednymi z najczęściej kupowanych przedmiotów na rynku są różne klucze do skrzynek w Counter-Strike'u. Kosztują one zazwyczaj około 2 euro. Co instant gaming? W pewnym momencie ruch ten był tak popularny wśród przestępców, że Valve przyznało, że prawie wszystkie klucze dostępne na rynku związane były z praniem pieniędzy. Popularne jest też kupowanie przedmiotów po zawyżonych cenach, by następnie wykorzystywać te pieniądze do kupowania gier i ich dalszego sprzedawania. Kojarzycie na pewno te przedmioty za kilka tysięcy złotych. Oczywiście, zdarzają się takie, które rzeczywiście po tyle chodzą. Jak chociażby najdroższe skiny do noży w CS-ie. W tym... Nie no, tu jest widzowie mowa o... tutaj jest mowa o stronach, które udostępniają każdemu możliwość sprzedawania gier, no nie? A Instant Gaming ma własnych dostawców, kurwa. Tu jest mowa o jakichś takich serwisach, gdzie każdy może wejść i wystawić klucz. Instant Gaming nie ma takich możliwości. Oni sami sobie załatwiają te klucze i sami je sprzedają. Tam nie ma pośredników, tam nie ma tak jakby różnorodności sprzedawców. Na innych stronach, takie jak kupujecie, to czasem widzicie, że kupujecie od takiego sprzedawcy, od takiego albo od takiego. Instant Gaming nie ma sam swoje klucze. W przypadku mowa jednak o pozornie tanich przedmiotach kosztujących kilka groszy, które sprzedawały się za kwotę na przykład ponad 100 dolarów. Valve jest świadome tego problemu, ale jednocześnie może pomyśleć, że nie robi wystarczająco, by temu zapobiec. Wprowadzono narzędzia uniemożliwiające szybkie sprzedawanie zdobytych przedmiotów, ale to może po prostu wydłużać cały ten proces. O, ty jest jeszcze jeden! Czasami w plikach gry można znaleźć dziwne rzeczy. Dokładnie taka sytuacja miała miejsce w plikach Left 4 Dead 2, w których to znaleziono komentarze dewelopera do finałowej kampanii The Parish. Jedna notka pochodzi od Bronwyn Grimes, artystki technicznej pracującej nad grą. Znaleźć w niej można komentarz: zainfekowane tekstury są częściowo ręcznie malowane, częściowo stanowią odniesienie do fotografii. Jeden z członków naszego zespołu miał folder Nightmare, pełen zdjęć osób cierpiących na dziwne choroby i urazy. Tak trudno było na nie patrzeć, że zarażenie w rzeczywistości nie zawierają żadnego z nich. Zamiast tego sekretne składniki zakażające normalnie wyglądające ludzkie tekstury to zdjęcia izolacji budynków i skórek ziemniaków. Nie znaleziono dowodów na istnienie takiego folderu. Prawdopodobnie został usunięty. Patrząc na zalew dziwnych gier, niektórzy zastanawiają się, czy poza praniem pieniędzy tytuły te mogą również pełnić funkcję spyware, czyli oprogramowania szpiegowskiego. Obawy te dotyczą przede wszystkim gier rosyjskich i chińskich, ale nie tylko. Nie biorą się one zresztą z niczego, bo wrzucanie gier spyware do swojej gier jest czymś, co stosują nawet znani twórcy gier. Widzicie, twórcy nie zarabiają wyłącznie na sprzedaży swoich gier oraz ich produktów. Niektórzy zarabiają również na wykorzystywaniu waszych danych, czy to do podpisania. Jak coś jest darmowe, reklam, to ty jesteś czy stary ceną. Zwyczajnej sprzedaży. Jedną z ciekawszych gier, które posiadały takie oprogramowania, była Szósta Cywilizacja, Elder Scrolls Online czy Hunt Showdown. Głównie dotyczyło to programu Red Shell, który śledził, jakie dane są dzielone z innymi użytkownikami. Jak wspomniałem na początku, gry na Steam nie należą do nas. Zdobywamy tylko licencje na ich instalowanie i uruchamianie. Zastanawiające mogłoby być, co się stanie z naszym kontem, kiedy umrzemy. Jak się okazuje, Steam nie przewiduje funkcji przekazania konta komuś po śmierci właściciela. Wszystkie dane są przypisane do tej osoby i nie można tego konta ani rozsprzedać, ani nawet za darmo przekazać. Oczywiście, Steamowi może być bardzo ciężko zweryfikować, czy ta osoba rzeczywiście zmarła. Jeśli mamy dostęp do jej danych osobowych oraz telefonu w celu weryfikacji, nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy po prostu nie informowali nikogo z Valve o śmierci tego użytkownika i korzystali w spokoju z tego konta.
Ostatni punkt w tym icebergu dotyczy wojna Epica ze Steamem. Dlaczego wielu użytkowników pomimo zachęty w postaci niskich cen gier czy tytułów ekskluzywnych nie zamierza kupować tam gier? Powód dotyczy podmiotu posiadającego 40% akcji Epic Games, czyli chińskiego Tencentu. Należą do niego lub przynajmniej Tencent ma częściowy udział w takich firmach jak Riot Games, Turtle Studios, Techland, Bloober Team, From Software, Paradox, Remedy, czy też nawet Ubisoft. Kurwa, From Software jest Tencent pod Tencentem? Tencent jest również udziałowcem Discorda. Istnieją spore obawy na temat tego, po co Tencentowi to wszystko. Wydawałoby się, że chodzi tu tylko o pieniądze, ale być może nie tylko. Widzicie, Tencent ma w tej chwili dostęp do danych z Discorda, Fortnite'a, League of Legends i wielu innych popularnych gier. No i na wszystkim kładą łapę. Z Tencentem była ta sytuacja, że oni się tak w pewnym momencie zaczęli bardzo szybko rozrastać i myśleli, że ich chiński rząd zablokuje, bo no tak to działa w Chinach. I co im chiński rząd powiedział? Wręcz przeciwnie, rozwijajcie się dalej, ale będziecie nam dane udostępniać. Jelo. Stali się potęgą w Chinach teraz. I wykorzystywany na różne sposoby. Tylko po co Chińczykom dane przeciętnego Kowalskiego? Cóż, Tencentu raczej nie obchodzi, co konkretnie robicie na swoim komputerze. Interesuje ich natomiast, co grupa ludzi w konkretnym wieku lubi robić, tak aby dostarczyć im jak najlepiej swoje produkty. Albo żeby to wykorzystać przeciwko nim w wojnie gospodarczej. Niektórzy obawiają się też, że Epic nie sprzedaje danych kart kredytowych Chińczykom. To wszystko to jednak spekulacje, nic nie zostało potwierdzone. To by było na tyle. Mam nadzieję, że udało mi się dobrze ująć najciekawsze wątki na Steamie. Jeśli coś przegapiłem, to dajcie znać w komentarzach. Zapraszam na naszego Discorda, na którym możecie proponować nowe tematy. Ten sen to się Resident Evil zacznie chyba. Udział w ich tworzeniu, bo czasami pytamy się was o punkty do omówienia w nich. Wpadnijcie też na naszą stronę internetową. Znowu się czuję jak po kinie, nie? Cześć. Stary, godzinny materiał, nie? Tego, stary. Nice.